Witam w prezentacji i montażu 51 numeru Ursusa C330 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy dyszel przyczepy 1 i 2, spornik dyszla 1 i 2, śruby i wkręty. W tym numerze zostały zmontowane dwie części dyszla przyczepy z dwoma wspornikami. Po montażu części z 51 numerów mamy zmontowane osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, atrapę chłodnicy lampy, wspornik przedniej osi z chłodnicą, przednią oś z zwrotnicami, dwoma błotnikami i dwoma kołami, obciążnik, zaczep, silnik, zbiornik paliwa z głośnikiem, kolumnę kierownicy z kierownicą, elektronikę, lewą i prawą część skrzyni biegów z obudową tylnego mostu ze zwolnicą, tylnym błotnikiem ze światłem, dwa akumulatory, zbiornik powietrza, część układu kierowniczego z drążkiem kierowniczym, dwa zaczepy i dyszel przyczepy. Numer 51. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, zdjęcie modelu z przodu, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą. Niezmordowany terier.
Produkty wytwarzane w Szwecji słyną z najwyższej jakości wykonania. Traktorek marki Volvo BM425TG został zaprojektowany z myślą o niewielkich gospodarstwach i wyróżniał się niezwykłą wręcz wytrzymałością. Podróżując po Skanii, Bekinge albo Smalandii, regionach Szwecji, znanych z rozwiniętego rolnictwa, można podziwiać na polach rewie najnowocześniejszego sprzętu, w tym ciągniki z najwyższej półki, zarówno pod względem ceny, jak i jakości. W wielu stodołach w kolorze czerwieni paluńskiej stoją jednak małe, niepozorne traktorki, które były produkowane w Szwecji 60 lat temu. Mowa o modelu marki Border Munkter 15 Terrier, znany jako Volvo BM425. Przy odrobinie szczęścia uda się zobaczyć taką maszynę w akcji. Zamożni szwedzcy farmerzy nie wykorzystują ich już co prawda w polu, tylko w drobnych pracach gospodarczych, lecz Terriery nadal doskonale się spisują. Od lokomobili do ciągnika. O firmie Border Munkter mało kto u nas słyszał. Mimo że była ona matką Volvo Construction Equipment AB, wytwórcy znanych na całym świecie maszyn budowlanych i przemysłowych, mamy zdjęcie i informację, że ciągnik BM15 wszedł do produkcji w 1957 roku. Jego oznaczenie szybko zostało zmienione na BM425 TG i Volvo 425 Krabat. Traktory pochodzące z tej samej fabryki były operowane pod dwiema markami przez dwie sieci dystrybucyjne. Mamy zdjęcie i informację, że charakterystyczna sylwetka Terriera zdobiła zbiornik paliwa ciągnika Border Munkter. Maszyny były malowane najczęściej na zielono, podczas gdy bliźniacze traktory ze znaczkiem Volvo miały już zwykle kolor czerwony. Przebojowy traktorek reprezentował spuściznę firm z długą tradycją w budowaniu urządzeń mechanicznych i silników. Munkter Mechaniska Werkstatt i Polinders Mechaniska Werkstatt, założonych w pierwszej połowie XIX wieku. Podczas II wojny światowej zasoby paliwa trafiały przede wszystkim do armii, a cywilne silniki przestawiono na zasilanie gazem drzewnym. Wtedy firma Border Munkter nawiązała współpracę z Volvo. Mamy zdjęcie i informację, że samochodowy silnik benzynowy pochodzący z modelu Volvo Amazon miał w ciągniku ograniczoną prędkość obrotową. Niektórzy hobbyści przerabiali tej rery, modyfikując m.in. układ zasilania, by silnik zyskał dodatkową moc. Mamy zdjęcie i informację, że Krabat, szwedzki maluch, odpowiednik Terriera oferowany pod marką Volvo, nosił charakterystyczny znak firmowy słynnej szwedzkiej marki motoryzacyjnej, kojarzonej na całym świecie z solidarności i dbałości. Mamy zdjęcie i informację, że układ agregowania narzędzi składał się z trzypunktowego układu zawieszenia TUS z wydajnym podnośnikiem oraz wałka odbioru mocy WOM. Pozwalało to stosować całą gamę podwieszanych narzędzi. Żadna z firm, które stworzyły Terriera, już nie funkcjonuje na rynku maszyn rolniczych. W drugiej połowie lat 80. dział produkcji ciągników kupili od Volvo Finowie. Mamy zdjęcie i informację, że emblemat BM przypominał, że przedsiębiorstwo Eskilstuna, przejęte w 1950 roku przez Volvo, powstało z połączenia dwóch firm, Border i Munkter, założonych w pierwszej połowie XIX wieku. Ciekawostka. Spośród szkodników niszczących uprawy ziemniaków największy rozgłos zdobyła stonka, lecz owadów łasych na bulwy jest znacznie więcej. Plantatorom dają się we znaki rolnice, drutowce, pędraki oraz mszyce. Środki owadobójcze są drogie i nieekologiczne, ale istnieją inne skuteczne metody pozbywania się szkodników, np. płodozmian lub stosowanie specjalnych gatunków niceni, naturalnych wrogów owadów. Galeria ursusów. Mamy zdjęcie i informację, że obywatele poświęcają prywatny czas na pracę w czynie społecznym. W ten sposób zbudowano wiele wiejskich dróg. Na pierwszym planie widać ursusa C328 z koparką, 1974 rok. Mamy zdjęcie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Adelinie, a przed nim mały przegląd produktów polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Polonez, Fiat 125P, Fiat 126P, na dalszym planie ciągnik Ursus C360, 1980 rok.
Mamy zdjęcie informacji, że wielu użytkowników 30 potrafiło samodzielnie wykonywać naprawy i czynności obsługowe. Zaletą tej maszyny były prosta konstrukcja i wygodny dostęp do poszczególnych podzespołów. Na zdjęciu rolnicy uzupełniają olej w maszynie 1981 rok. Mamy zdjęcie informacji, że dziś do zbioru ziemniaków wykorzystuje się najczęściej nowoczesne kombajny. Pół wieku temu rolnicy mieli do dyspozycji zwykle tylko proste kopaczki. Wykopanie z relin bulw należało zebrać ręcznie. Na zdjęciu gospodarz z żoną i córką podczas wykopków na drugim planie pracuje ciągnik Ursus C345 1974 rok. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem, pokazany dyszel po montażu i zdjęcia modelu. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli pedał blokady, prawa górna część pochwy mostu, złącze, uchwyty akumulatora. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.